Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Miasto Chorzów zachęca swoich mieszkańców do wymiany starych pieców grzewczych. W lutym miejscy radni przegłosowali uchwałę i zwiększyli dofinansowanie na wymianę kotła z 2,5 do 3 tysięcy złotych. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce, już 20 lat temu, miasto Chorzów zaczęło wspierać likwidację kopciuchów, podjęło działania na rzecz zmniejszenia smogu i to już robimy. Od 20 lat 5 tysięcy kopciuchów zostało w Chorzowie zlikwidowanych. Chcemy przyspieszać, chcemy, by jeszcze więcej mieszkańców dokonało takiej inwestycji, która opłaca się wszystkim, bo wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Dlatego też i prezydent, i radni podjęli decyzję, by zwiększyć kwotę wsparcia z 2,5 tysiąca na 3 tysiące złotych, więc całkiem to już jest spora kwota i mam nadzieję, że zachęci kolejne osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, by taki wniosek złożyć. Kończy się powoli sezon grzewczy, jest to doskonały moment, żeby pomyśleć właśnie o tym, by złożyć wniosek, pomyśleć o takiej inwestycji. Miasto stawia też na edukację i uświadamia mieszkańców na temat zagrożeń wynikających ze spalania niewłaściwego paliwa bądź po prostu śmieci. W przypadku podejrzenia spalania substancji niewłaściwych do przeprowadzania kontroli urządzeń grzewczych jest upoważniona Straż Miejska, która po wykryciu ewentualnych nieprawidłowości może wystawić mandat. W zeszłym roku uruchomiliśmy patrol smogowy w Straży Miejskiej, który w zasadzie 24 godziny na dobę przyjmuje zgłoszenia i dokonuje takich kontroli. Kilkaset już takich kontroli miało miejsce w trakcie tego sezonu grzewczego, bo to jest temat sezonu grzewczego od października gdzieś do marca. Były także wnioski już do sądu, było także już kilkadziesiąt mandatów. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie to już przynosiło taki sukces, żeby jednak pokazywać mieszkańcom, że zdrowie jest czymś bardzo ważnym, że powietrze jest czymś bardzo ważnym. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Usług Komunalnych i Ekologii w Chorzowskim Magistracie. Chorzowski rynek zmienia się z dnia na dzień. Po betonowym placu nie ma już śladu. Jakie prace są tam obecnie wykonywane? Prace są bardzo zaawansowane. Myślę, że widzi to każdy, kto wchodzi do Urzędu Miasta i tutaj nas odwiedza w budynku, że rzeczywiście z miesiąca na miesiąc te prace postępują. Obecnie trwają prace wykończeniowe w lokalach. Prowadzimy także prace związane z fontanną. Czekamy na trochę lepszą pogodę, żeby dokończyć zieleń. Będzie bardzo dużo zieleni, 3000 krzewów, 40 drzew, więc to miejsce rzeczywiście będzie bardzo zielone. Jak na każdym rynku będzie miejsce do wypoczynku, będzie także fontanna. No i nowością są przeszklone pawilony, które powstają właśnie pod estakadą. Ogłosiliśmy przetarg na te lokale. Mamy nadzieję, że wkrótce powstaną tu jakieś ciekawe restauracje, kawiarnie. Opinie są na razie bardzo pozytywne. Oczywiście niektórzy troszkę z rezerwą, ale mamy nadzieję, że ten efekt ostateczny bardzo się wszystkim spodoba. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pogoda nie pokrzyżuje planów wykonawcom, rynek zostanie otwarty na przełomie maja i czerwca tego roku. Siostry Weiss i Stonoga to pełny pozytywnej energii koncert dla dzieci, który 21 lutego odbył się w Chorzowskim Centrum Kultury. Pięć lat temu wszystko się zaczęło, a dzisiaj to jest taki koncert, który zakańcza tą naszą starą płytę, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności koncertowej. No i myślę, że z takim pełnym wzruszeniem jesteśmy tutaj dzisiaj. Tak, rzeczywiście pięć lat temu wszystko się zaczęło i po pięciu latach kończymy pierwszy etap tej naszej kolorowej Stonogi. Oczywiście wersja koncertowa, więc dla każdego coś dobrego. Pozytywne dźwięki, pozytywna energia będzie płynąć ze sceny w kierunku naszej najmłodszej, wymagającej publiczności. Dlatego wiemy, że musimy stanąć na wysokim poziomie i musimy dać z siebie wszystko. I tak będzie. Natomiast już dzisiaj na pewno chcemy zaprosić na 25 maja, bo 25 maja zacznie się nasza nowa przygoda z nową płytą. Właściwie stara nowa przygoda. 25 maja planujemy premierę nowej płyty, najnowszej naszej. A więc też i nowe wydanie koncertu Siostry Weiss i Stonoga. To, co ci się dowiedziono, wyobraźnią czyjąś było.
22 lutego w Miejskim Domu Kultury Batory zakończył się drugi turnus ferii dla młodych chorzowian. W ramach Kopalni Talentów dzieciaki brały udział w warsztatach scenograficznych, ruchowo-tanecznych, dziennikarskich i teatralnych. Podczas finału ferii uczestnicy zaprezentowali najbliższym swój projekt sceniczny. Dzieciaki w ciągu tak naprawdę 3 dni zrobiły spektakl, tylko że spektakl od podstaw. W tym tygodniu spektakl ten pod tytułem W sieci realizowali wszyscy, ponieważ nawet jeżeli ktoś był odpowiedzialny za stronę dziennikarską, promocyjną, to oczywiście zajęcia w ciągu tygodnia na tym głównie się skupiały, ale oprócz tego były też zajęcia aktorskie bądź taneczne, więc dzieciaki prezentowały się również na scenie, na przykład tańcząc jakiś element albo pojawiając się gdzieś w tle, coś przekazując. Grupa scenograficzna na przykład robiła stroje i dekoracje, grupa teatralna robiła całe przedstawienie, a dziennikarska robiła gazetkę. Bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że dzieciaki się rozwijają w różnych kierunkach, tak? I myślę, że takie wspieranie kultury i kwestia właśnie dążenia do tego, żeby dzieci poznawały przede wszystkim ten świat taki teatralny, muzyczny, taneczny, to jest im plus dla takich organizatorów. Naprawdę, tym bardziej, że koszty są takie małe, że praktycznie za darmo gdzieś tam była organizacja przeprowadzona. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.